Czy w tej sytuacji widoczny po prawej stronie jest dni zaparkowany pojazd, nieoznakowany kartą parkingową, podlega usunięciu z drogi na koszt jego właściciela? Odpowiedź: Tak. To jest symulacja egzaminu na prawo jazdy kategorii B. Czy wyprzedzenie rowerzysty w tej sytuacji jest zabronione? Odpowiedź: Nie. Czy masz obowiązek zbliżyć się do prawej krawędzi jezdni, by umożliwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, który nadjeżdża z tyłu? Odpowiedź: tak. Czy za tym znakiem strefa zamieszkania kierujący może spodziewać się pieszych, korzystających z całej szerokości drogi? Odpowiedź: tak. Czy włączenie świateł awaryjnych i umieszczenie trójkąta ostrzegawczego w odległości 50-70 metrów za pojazdem jest prawidłowym sygnalizowaniem jego awarii na autostradzie? Odpowiedź nie. Planujesz jechać na wprost, a kierujący pojazdem nadjeżdżającym z przeciwka ma zamiar skręcić w lewo. Czy masz przed nim pierwszeństwo? Odpowiedź nie. Czy ten znak poziomy wyznacza miejsce zatrzymania się jedynie w sytuacji, kiedy drogą poprzeczną nadjeżdża pojazd? Odpowiedź nie. Czy wolno ci otworzyć drzwi pojazdu bez upewnienia się, że nie spowodujesz tym zagrożenia ruchu? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji wolno ci wjechać na skrzyżowanie bez zatrzymania? Odpowiedź tak. Czy zażywanie leków nasennych i uspokajających może mieć negatywny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdu? Odpowiedź tak. Przyjeżdżając z drogi gruntowej na drogę twardą, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność. Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji zbliżasz się do przejazdu kolejowego? Odpowiedź nie. Zamierzasz skręcić w prawo? Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z lewej strony? Odpowiedź nie. Czy na jezdni oznaczonej tym znakiem wolno ci zawrócić? Odpowiedź nie. Jedziesz na wprost przez skrzyżowanie. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem jadącym z przeciwka, który zamierza skręcić w lewo? Odpowiedź tak. Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory? zapory? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji zatrzymanie przy prawej krawędzi jezdni jest dozwolone? Odpowiedź nie. Czy jadąc tym pasem ruchu, wolno ci skręcić w lewo na najbliższym skrzyżowaniu? Odpowiedź tak. Czy w przedstawionej sytuacji masz prawo zatrzymać pojazd na jezdni na moście? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić pojazd, który jedzie przed tobą? Odpowiedź tak. Jaki może być skutek używania zużytych piór wycieraczek w samochodzie osobowym? Odpowiedź B. Mniejsza widoczność drogi w czasie deszczu Czy leżące na jezdni liście mogą mieć wpływ na długość drogi zatrzymania pojazdu? Odpowiedź B. Tak, bo mogą wydłużyć drogę hamowania. Który z wymienionych skutków może zostać wywołany przez kontynuowanie jazdy przy świecącej się na czerwono lampce kontrolnej ciśnienia oleju silnikowego? Odpowiedź: A. Poważne uszkodzenie silnika. Na których drogach publicznych masz obowiązek zapinać pasy bezpieczeństwa? Odpowiedź: A. Na wszystkich drogach. Czy posiadając prawo jazdy KAT? B od co najmniej trzech lat masz prawo kierować motocyklem o pojemności skokowej silnika nie większej niż 125 cm3. Odpowiedź A. Tak. Jaką decyzję podejmie starosta? Jeśli zostałeś zatrzymany do kontroli kierując pojazdem pomimo przedłużenia okresu zatrzymania prawa jazdy do 6 miesięcy za przewożenie osób w liczbie przekraczającej o dwa liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym samochodu osobowego, odpowiedź C Cofnie uprawnienie do kierowania pojazdem. Który z wymienionych dokumentów kierujący pojazdem zarejestrowanym na terytorium RP jest zobowiązany przy sobie mieć i okazywać na żądanie uprawnionego organu? Odpowiedź C. Dokument inny niż wydane w kraju prawo jazdy, który stwierdza uprawnienia do kierowania pojazdem. Jakiej wielkości nie ma prawa przekroczyć rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy? Odpowiedź B. Rzeczywistej masy całkowitej samochodu. Jak umieścisz bagaż w samochodzie osobowym? Odpowiedź A. Najcięższe bagaże włożę najgłębiej i najniżej, w centralnej części bagażnika. Kierujesz samochodem osobowym podczas ulewnego deszczu którą z wymienionych czynności należy wykonać po wjechaniu w kolejne wypełnioną wodą? Odpowiedź A. Płynnie zmniejszyć prędkość. Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością możesz jechać na drodze za tym znakiem? Odpowiedź C. Do 20 km na godzinę. Którą z czynności należy wykonać, gdy działający system ABS wypycha w czasie hamowania pedał hamulca? Odpowiedź A. Utrzymać siłę nacisku na pedał hamulca. Zasady wykonywania egzaminu teoretycznego na prawo jazdy. Rodzaj egzaminu. Część teoretyczna egzaminu na prawo jazdy to pierwszy z dwóch głównych etapów egzaminu, drugim jest egzamin praktyczny który sprawdza umiejętności kierowania pojazdem. Pytania losowe. Kandydat na kierowcę musi odpowiadać na pytania wyświetlane losowo przez system komputerowy. Oznacza to, że kolejność i rodzaj pytań mogą się różnić dla różnych osób. Brak powrotu do poprzednich pytań. Po udzieleniu odpowiedzi na dane pytanie nie ma możliwości powrotu do niego i zmiany odpowiedzi. Odpowiedź jest ostateczna. Tematyka pytań. Pytania odnoszą się do przepisów ruchu drogowego i sytuacji, jakie mogą wystąpić na drodze podczas normalnej jazdy. Podział punktów Każde pytanie ma określoną liczbę punktów, która odzwierciedla jego znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pytania są podzielone na trzy kategorie punktów. 3 punkty zapytania o wysokim znaczeniu. Dwie punkty zapytania o średnim znaczeniu. Jeden punkt zapytania o niskim znaczeniu. Podział na części. Egzamin teoretyczny składa się z dwóch części, podstawowej i specjalistycznej. W części podstawowej są pytania ogólne, a w specjalistycznej pytania dostosowane do konkretnej kategorii prawa jazdy, np. kategorii B dla samochodów osobowych. Liczba pytań i punktów. Liczba pytań w części podstawowej i specjalistycznej, oraz liczba punktów przydzielanych do pytań jest określona. Łączna suma punktów, które można zdobyć, wynosi 74. Minimalny wynik zdawania. Aby zdać egzamin teoretyczny, kandydat musi uzyskać co najmniej 68 punktów, co stanowi określony poziom zaliczenia. Baza pytań. Pytania egzaminacyjne są ustalane przez odpowiednie organy lub komisje egzaminacyjne, które dbają o ich aktualność i zgodność z przepisami. Baza pytań jest regularnie weryfikowana i aktualizowana. Aby odzwierciedlać zmiany w przepisach ruchu drogowego. Nadzór nad bazą pytań. Minister lub odpowiednie instytucje nadzorują bazę pytań egzaminacyjnych, aby zapewnić uczciwość i spójność egzaminu. Pytania egzaminacyjne na prawo jazdy. Przepisy znowelizowanej ustawy o kierujących pojazdami wprowadziły nadzór ministra nad bazą pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie państwowym na prawo jazdy. Do oceny obowiązującej bazy pytań. 10 grudnia 2014 roku została powołana komisja do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie państwowym na prawo jazdy. W skład komisji weszło 6 egzaminatorów, 6 instruktorów nauki jazdy, trzech instruktorów techniki jazdy, dwóch ekspertów w zakresie medycyny ratunkowej, dwóch ekspertów z dziedziny psychologii. Dwóch ekspertów z dziedziny dydaktyki i metodyki nauczania. Trzech ekspertów w zakresie języka polskiego. Jeden tłumacz języka angielskiego. Jeden tłumacz języka ukraińskiego i rosyjskiego. Jeden tłumacz języka niemieckiego. Dwóch ekspertów w dziedzinie języka migowego. Pięć ekspertów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i transportu drogowego. Nowa baza pytań została przekazana wojewódzkim ośrodkom ruchu drogowego do stosowania podczas egzaminów państwowych na prawo jazdy od 11 maja 2015 roku. Część teoretyczna egzaminu na prawo jazdy. Podczas tej części egzaminu kandydat na kierowcę musi wskazać prawidłową odpowiedź na pytania wyświetlane losowo w czasie rzeczywistym przez system komputerowy. Nie ma możliwości powrotu do pytania, na które nie udzielono odpowiedzi. Wyświetlane pytania odzwierciedlają sytuacje, z jakimi kierowcy mogą się spotkać w codziennym ruchu drogowym. Egzamin teoretyczny trwa 25 minut. Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy. Każde pytanie zawiera tylko jedną prawidłową odpowiedź. Wprowadzone zostały także różne wartości pytań. W zależności od znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3 punkty pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dwie punkty pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jeden punkt pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego. W części podstawowej jest 10 pytań za 3 punkty, 6 pytań za 2 punkty i 4 pytania za 1 punkt. W części specjalistycznej na poszczególne kategorie 6 pytań za trzy punkty, 4 pytania za dwie punkty, dwa pytania za jeden punkt. Suma możliwych do uzyskania punktów wynosi 74. Aby zdać egzamin teoretyczny, trzeba zdobyć co najmniej 68 punktów.